A za chwilę wysłuchamy niezwykłego wykładu inauguracyjnego, wykładu refleksji Bóg a cierpienie. Wygłosi go ksiądz dr Andreas Hahn. No cóż, temat ten odnosi się do szerokiego problemu teodycei, do wielkie pytania o możliwość pogodzenia wiary w Boga z istnieniem zła, którego doświadczamy. Teraz o wprowadzenie do tego wykładu ja właściwie poproszę pana profesora Jacka Zielińskiego, który jest prodziekanem Uniwersytetu Wrocławskiego, jest moim osobistym przyjacielem, przyjacielem naszej uczelni, jej wieloletnim w przeszłości niestety współpracownikiem. Jacku, bardzo proszę, oddaję ci głos. Magnificencjo rektorze, panie dziekanie, panie profesorze, wszyscy profesorowie i profesorki tego zacnego grona, w którym i z którym przez wiele lat miałem ogromną przyjemność współpracować. Przypadł mi dzisiaj w udziale ogromny zaszczyt. Powiem wam, bowiem po pierwsze dlatego, że będę zapowiadał swojego przyjaciela. Po drugie, dlatego, że przez wiele lat dane mi było z doktorem Andreasem Hahnem współpracować. Zdaję też sobie sprawę, że większość z was, drodzy przede wszystkim studenci pierwszego roku, ale może i nie tylko, sama osoba pana doktora Andreasa Hahna, pastora, nie jest znana, albowiem no, w Polsce mieliśmy możliwość spotykania się w dzień, biurko w biurko do 2013 roku, bo w tym to właśnie roku Andreas wraz z rodziną opuścił Rzeczypospolitą po 12 latach wspólnej, bardzo owocnej pracy na rzecz zarówno zborów kościołów wrocławskich, jak i też na rzecz pielęgnowania kontaktów z kościołem szwajcarskim, z tymi właśnie tutaj wspólnotami, zborami we Wrocławiu. W Zborze Wolnych Chrześcijan sprawował funkcję wówczas, będąc w Polsce, diakona. Pod ogromnym zawsze wrażeniem byłem jego słów, zarówno w swej prostocie tak wymownych, ale zawsze mocno ukierunkowanych na intelektualną konieczność nad nimi namysłu. To zawsze doświadczenie ogromne i wielkie. Powiem, że kiedy spotkaliśmy się właściwie teraz na samym początku jego pobytu tutaj w Polsce, to co mnie osobiście też urzekło, to fakt, że Andreas nie chciał właściwie od samego początku rozmawiać z nami w innym języku, tylko w języku polskim. To sprawiło, że bardzo szybko ten język stał się jego językiem. Nie będę chyba tutaj przesadzał, jeśli powiem rodzimym. Do dzisiejszego dnia zresztą świetnie nim się posługuje. Te nasze wymiary spotkań dotyczyły jednego z przedmiotów. Oczywiście to jeden tylko z elementów kształcenia przez pana doktora Andreasa Hahna. My spotykaliśmy się wspólnie na elementach teologii rzymskokatolickiej. Było to taki program zajęć, który był dwugłosem, aby pokazać właściwe rozumienie tych, którzy pochodzą z innej i w innej denominacji zostali ukształtowani właśnie z tą postacią teologii rzymskokatolickiej. Oczywiście tutaj nie można pominąć ogromnej zasługi i roli pana doktora Joela Barnella, z którym pan doktor Andreas Hahn prowadził dogmatykę. Można powiedzieć tak, no z wielką trwogą w pewnym momencie po już opuszczeniu przez Andreasa i jego rodzinę Rzeczypospolitej otrzymaliśmy bardzo trudną dla nas wszystkich wiadomość. Wiadomość o jego wypadku, o przebiegu ciężkiej choroby i o efektach niestety tej choroby. Jakkolwiek na początku
ta wiadomość nas sparaliżowała. To powiem tak, widzieliśmy zawsze, że Andreas i jego rodzina to rodzina Bogiem, mocna i silna. I widzieliśmy, że to, co powinniśmy w tym momencie zrobić, to to, aby Bogu po prostu go powierzyć. Powiedzieliśmy, że jest to człowiek Boga do granic, można byłoby powiedzieć, ludzkiej możliwości miłujący. Wiedziałem, że mój przyjaciel jest tym, który jest umiłowany przez Boga i to, co dzisiaj bez wątpienia Państwo w trakcie tego wykładu usłyszycie, to między innymi świadectwo Bożej miłości w życiu człowieka i nie tylko w życiu Andreasa i jego rodziny, ale powiem wprost i nie jest to nic przesadzonego, to także objaw miłości Boga względem nas, bo Andreas jest z nami, może dzielić się dalej zarówno swoją mądrością, swoją wiedzą, która jest przeogromna, a nade wszystko tym niesamowitym świadectwem życia. Dziś posługuje jako pastor w Hofdorf, gdzie co prawda pracuje tylko w wymiarze 1/3 etatu, ale jest też bardzo mocno zaangażowany jako wolontariusz komisji teologicznej tamtego kościoła. Co ciekawe, powrócił też w pewnym sensie do macierzy, bowiem studia teologiczne ukończył w Wyższej Szkole Teologicznej w Bazylei i obecnie w tej szkole jest też wykładowcą. Szanowni Państwo, nie przedłużając, bardzo serdecznie Państwa pragnę zaprosić i powiedzieć: Andreasie, dobrze Cię widzieć. Oddaję Ci głos. Dziękuję serdecznie przyjacielu Jacku. Magnificentio, doctores doctissimi, komilitones carissimi, szanowni Państwo. Mam dzisiaj zaszczyt prowadzić wykład na temat Bóg a Ciebienie. A chciałbym z góry przeprosić za błędy językowe, które z pewnością popełniam. Jest to minął dużo czasu, zanim ostatnio właśnie mówiłem wykład w języku polskim. Zaczynamy od tego zagadnienia Bóg i cierpienie i zaczynamy od teodicei. Teodicea to znaczy usprawiedliwienie Boga w obliczu zła i cierpienia. Zakładamy, że Bóg istnieje i że On jest wszechmocny i dobry. I równocześnie wiemy z doświadczenia, że istnieje zło na tym świecie. I wtedy pojawia się taki trylemat. I to właśnie tutaj przedstawiam w sformułowaniu Davida Huma. Czy Bóg chce zapobiec złu, ale nie może? Jeśli tak, to jest bezsilny. Czy może, ale nie chce? Jeśli tak, to jest niedobry. Czy chce i może? Jeśli tak, dlaczego istnieje zło na świecie? To jest właśnie ten trylemat i są próby rozwiązywania tego. Są takie, które rezygnują albo z istnienia Boga, albo z Jego wszechmocy. To jest dualizm, gdzie mamy dwie moce, Bóg i zło. Albo takie podejście, że Bóg może robić, co jest w stanie, ale nie jest w stanie rozwiązywać problemu zła. Albo rezygnują z jego dobroci, mówiąc, że cokolwiek Bóg czyni jest już dobre, albo rezygnują z istnienia zła, mówiąc, że zło jest złudzeniem. Ale są również takie próby, które nadal podtrzymują to wszystko, że Bóg jest wszechmocny, że jest dobre, ale zło jednak istnieje. I takie próby są ciekawsze, moim zdaniem. Jedna próba idzie w taki sposób, że Bóg mógł mieć dobry i sprawiedliwy powód, aby pozwalać na istnienie zła. I zło i cierpienie
są wyjaśnione jako zbóżną karę za grzech. Oczywiście, być może jest to tak, ale widzimy już u autorach Biblii, już przykład Joba w Starym Testamencie pokazuje nam, że niekoniecznie tak jest. Też inni autorzy w Starym Testamencie walczyli z pytaniem, dlaczego bogobojny człowiek też cierpi, podczas gdy bezbożnemu jest całkiem dobrze. Inne podejście, istnienie zła może przyczynić się do naszego dobra, bo Bóg może nas kształcić przez cierpienie. Uważam, że tak może być. Sam czegoś podobnego doświadczam, ale dlaczego Bóg nie może mnie kształcić też w inny sposób? A co z taką nagłą śmiercią osoby, które już po śmierci nie można kształcić? Inne podejście? Jeśli ludzie mają być istotami wolnymi, to musi istnieć możliwość czynienia zła. Więc jest lepiej, aby Bóg stworzył moralnie wolne i odpowiedzialne istoty kosztem istnienia zła. A tutaj można zadawać pytanie, czemu Bóg nie mógłby choć trochę ograniczyć skutki ludzkiego wyboru, skutki naszego grzechu. A do tego można znowu argumentować przeciwko temu, dlaczego niektórzy muszą cierpieć niewinnie, na przykład dzieci, które cierpią. Cierpienie przecież wydaje się być rozdzielone arbitralnie i niesprawiedliwie. W taki sposób można w kółku teologizować o cierpieniu i o Bogu. I uważam, że te wyjaśnienia mają rację na pewnym stopniu, ale zawsze pozostają przypadki i sytuacje, w których nam te wyjaśnienia nie wystarczą. Nie rozwiązamy racjonalnie tego zagadnienia. Bóg może się okazać nierozumiałym dla nas. Dla wielu jest jednak tak, że znacznie większy problem leży na poziomie egzystencjalnym. Problem egzystencjalny pojawia się w całej swojej mocy, kiedy cierpienie dotyczy nas samych oraz naszych bliskich. Nie dostrzegam sensu w cierpieniu, nie widzę też jakiejś pedagogiki Bożej. Uważam, że moje cierpienie jest niesprawiedliwe, jest bezpodstawne i niezrozumiałe. W takim razie, czy ja mogę jeszcze ufać Bogu i kochać Go, jeśli Go nie rozumiem? Ja osobiście jestem dotknięty cierpieniem w pewnym stopniu. Uważam, że istnieją znacznie wyższe stopnie cierpienia. Na przykład widziałem w szpitalu rehabilitacyjnym tetraplegików, którzy nie są w stanie samodzielnie jeść i dużo więcej niż ja potrzebują pomocy innych. Niektórzy paraplegicy odczuwają ciągle ból. Sam jestem szczęśliwy, że nie mam bólu. Jestem szczęśliwy, że prawdopodobnie mój stan się już nie pogorszy. Inaczej to jest na przykład u ludzi, którzy cierpią na stwardnieniu rozcianym. Na czym polega moje cierpienie? Pozwólcie, abym to krótko przedstawił. Pod koniec czerwca 2014 roku miałem poważny wypadek z rowerem. Od tego czasu jestem całkowicie sparaliżowany od trzeciego kręgu piersiowego. Ten paraliż jest całkowity i zaczyna się bezpośrednio pod ramionami. Uszkodzony został również kręg szyjny, ale w tym przypadku nie doszło do przerwania rdzenia kręgowego, dzięki czemu zachowane zostały funkcje ramienia i rąk. Więc ja żyję, mogę nadal wiele rzeczy robić, ale równocześnie postępowały poważne zmiany w moim życiu. W porównaniu z tym, co było wcześniej, moje życie jest ograniczone, skomplikowane i podatne na choroby. Jest ograniczone, nie mogę już chodzić, siedzę na wózku inwalidzkim, nie mam stabilności tułowia. Paraliż wpływa również na wszystkie funkcje w jamie brzusznej, na funkcję pęcherza, funkcję jelit,
funkcje seksualne. Już ich nie ma, ale są poważnie ograniczone. Gdziekolwiek się wybieram, muszę wcześniej zapytać o dostępność dla wózków inwalidzkich. Czasami spotykają mnie niemiłe niespodzianki. Życie jest skomplikowane, musisz je certyfikować około 6 razy dziennie. Musisz się obróżnić przy użyciu specjalnej techniki. Moja poranna pielęgnacja, to znaczy wstawanie, wydalanie prysznic, powrót do łóżka, ubieranie się, kolejne wstawanie, aż do rozpoczęcia śniadania, zajmuje około 2 godzin. Potrzebuję też pomocy w tym zakresie, też wieczorem w kładzeniu się spać. I jestem podatny na chorobę. Możliwość zachorowania na zapalenie pęcherza jest znacznie większa. Ostatnio przeczytałem, że paraplegicy mają średnio 2,5 infekcji pęcherza rocznie. Podczas takiej infekcji często potrzebuje antybiotyku, które znowu atakuje jelita. Muszę regularnie odciążać pośladki, aby nie powstało odlężyny. Jak wygląda więc moje cierpienie? W moim codziennym życiu zdarzają się mroczne chwile. Chwile, kiedy zmagam się z moim stanem i chciałbym, żeby to się jakoś skończyło. Momenty frustracji z powodu mojego skomplikowanego i ograniczonego życia. Chwile smutku z powodu utraty wielu możliwości. Lubiłem wędrować z żoną po górach, jeździć rowerem przez przełęcze w Alpach. To już nie jest możliwe. Do dziś nie wiem, dlaczego Bóg dopuścił do tego wypadku i jego konsekwencji. Kiedy przeżywam takie mroczne chwile, bardzo tracę motywację. O czym zamierzam teraz mówić? Mój wykład przedstawia niektóre wnioski, które sam wyciągam ze swojego doświadczenia cierpienia i z refleksji teologicznej odnośnie mojej relacji z Bogiem. Przy tym należy być świadomym, że to, co powiem, dotyczy mojego osobistego doświadczenia. Cierpienie jest inne u każdego człowieka i z tego powodu nie ma prostych porównań oraz przekładań z mojej sytuacji na inne. Więc niech każdy weźmie sobie to, co może mu pomóc. I jeśli coś stanowi dla Państwa wyzwanie, to proszę nie ignorować, aby robić kroki do przodu. A jeśli coś do Państwa sytuacji nie pasuje, to proszę to zostawić. Wnioski, które wyciągam. Po pierwsze, unikać płytkich odpowiedzi. Nie przyjmować i nie udzielać takich płytkich odpowiedzi. Pierwszy przykład takiej odpowiedzi mamy w Księdze Joba. Zworzecz Bogu i umrzyj. To słowa żony Joba. Innymi słowami, zobacz, cierpienie jest przypadkowo rozdzielane między ludzi. Niektórzy ludzie po prostu stają się w życiu szczęśliwi, a inni cierpią. Twoje życie wygląda więc dokładnie tak, jakbyś oczekiwał, że będzie wyglądało, gdyby Boga nie było. Zobacz, jakie twoje życie jest złe. Więc możesz żyć jak chcesz. Nie jesteś nikomu nic winien, a już na pewno nie Bogu. Więc złożecz Bogu i umrzy. Tak mówi żona Joba. Dlaczego uważam, że to jest płytka odpowiedź? Pytanie jest, czy żegnanie się z Bogiem coś może zmieniać na lepsze w moim cierpieniu? Wydaje mi się, że nie. Wręcz przeciwnie, jeśli nie ma Boga, to bezsens cierpienia jest już nieodwołalny. Tak jak bezsens życia w ogóle. I nie ma już nadziei eschatologicznej, o której będę jeszcze mówić. Drugi przykład też z Księgi Joba. Przyjaciele Joba mówią, musiałeś zgrzeszyć, napraw to i wszystko będzie znowu dobrze. Innymi słowy, każdy zawsze zbiera to, co jeje. Sprawiedliwy nie cierpi. Tak więc, jeśli zbierasz trudności, to je również zasiałeś.
gdzieś zgrzeżyłeś lub coś pominąłeś. Gdzieś za mało wierzyłeś, za mało się modliłeś, zmięto i wszystko wraca do normy. Więc przyjaciele Joba zaczynają teologizować, ale w niedobry sposób. Na końcu księgi Bóg mówi im, nie mówiliście o mnie dobrze, jak mój sługa Hiob. Ja nie chcę przyjmować i też nie udzielać takich brzydkich odpowiedzi. Chodzi w tym też o pochopne komentarze, porównania w stylu, ja to znam, ja cię rozumiem, ja wiem, jak się czujesz. Albo tamten ma się jeszcze gorzej, albo Bóg już wie, co robi. Albo rzucanie cytatów z Biblii. Daje to cierpiącym poczucie, że nie chcemy w ogóle angażować się w ich cierpienie, że nie jesteśmy w stanie dzielić ich ciężaru, że szukamy po prostu szybkiego wyjścia. Płytkie odpowiedzi ranią i są bezużyteczne. Drugi wniosek. Wolno narzekać. Idąc w ślad za biblijnymi autorami, uważam, że wolno mi narzekać w takim sensie, że szczerze wylewam swoje serce przed Bogiem. Bohaterowie biblijni lamentowali przed Bogiem w ostrych słowach. Frustracja, rozpacz, wściekłość, wszystko wychodzi na jaw. Posłuchajmy Joba, jak mówi Bogu w 10 rozdziale. Życiem i łaską obdarzyłeś mnie, a twoja opieka strzegła mego ducha. A chociaż skryłeś to w twoim sercu, wiem, że taka była twoja wola, pilnować mnie czy grzeszę i nie przepuścić mi winy. Mocne słowa. Boże, jesteś przebiegły i podły. Chcesz odkryć grzech w moim życiu i później mnie ukarać. W taki sposób Job zwracasz się do Boga. I można się zastanawiać, jak to jest możliwe, że Bóg na końcu księgi mówi do przyjaciół Joba, nie mówiliście o mnie dobrze, jak mój sługa Job. Musi to być tak, że Bóg wie, jak mówimy, gdy jesteśmy zrozpaczeni. On życzy sobie naszej szczerości. To jest wyraz zaufania nawet, jeśli tak szczerze pokazuję, co jest w moim sercu. Być może nigdy nie nauczyliśmy się takiej szczerości przed Bogiem, bo myślimy, że to nie wypada. Ale jestem przekonany, że wolno narzekać. Kolejny wniosek. Ja wierzę w Boga, który cierpi ze mną. Wierzę w Boga, któremu nie obce jest cierpienie. Wierzę, że w Jezusie Chrystusie przyszedł On do naszego świata cierpienia i poznał głębię tego cierpienia. Został torturowany, niesprawiedliwie skazany, zabity. Oto niewinny człowiek, może jedyny niewinny człowiek, a ten strasznie cierpi i umiera. Więc nieprawdą jest stwierdzenie przyjaciół Joba, sprawiedliwym nie cierpi. Wręcz przeciwnie. On zna moje cierpienia i cierpi razem ze mną. On już był w tym miejscu, w którym ja teraz jestem, więc on potrafi mnie rozumieć. To jest powód do zdziwienia. Kolejny wniosek. Boża miłość trwa. Ja chcę się opierać na słowach Pawła, apostoła Pawła w liście do Rzymian w 5 rozdziale. Bóg dowodzi swej miłości ku nam w tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami i nawet nieprzyjaciółmi, Chrystus za nas umarł. To oznacza w tym kontekście cierpienia, Bóg może nie dać mi wyjaśnienia mojego cierpienia, ale jeśli wierzę w to wyjaśnienie miłości, które przedstawia tutaj apostoł Paweł, to jedno jest pewne. Powodem mojego cierpienia nie jest to, że Bóg mnie nie kocha. Nie jest to, że nie interesuje się mną, że nie dba o mnie, albo że chce dla mnie czegoś złego. Patrząc na miłość Bożą, wyrażoną przez Chrystusa na krzyżu, to mogę ciągle od nowa dochodzić do takiej konkluzji.
Kolejny wniosek. Ciemne czasy jako czasy wzrostu. Moja więź z Bogiem może wzrastać w ciemnych czasach. W przypadku Joba to czytamy na początku księgi, jak Szatan rzuca Bogu wyzwanie, mówi do Bogu tak, ten Hiob jest z tobą tylko w relacji handlowej. Myślisz, że on cię kocha? Nie ma mowy. Jasne, że idzie za tobą, ale tylko dlatego, że w zamian dajesz mu to, co dobre. Zabierz mu to, a zobaczysz, że to jest prawdą. To zawiera pytanie do mnie, czy ja kocham Boga dla niego samego, czy też jestem w nim w relacji handlowej. I muszę przyznać, zawsze jest trochę z tej relacji handlowej zawarte w mojej relacji z Bogiem. Ja lubię myśleć, ja tak dużo robię dla Boga, dla Jego Królestwa, więc Boże, ja zasługiwałem na przyjemne rzeczy, na spełnienie moich marzeń, ale na pewno nie na cierpienie. Tim Keller, były pastor w Nowym Jorku, którego kazania polubiłem, powiedział tak na ten temat. To właśnie w czasach ciemności przestajesz być w relacji handlowej z Bogiem. To czas, kiedy nie zyskujesz nic dla siebie z relacji z Bogiem. Wtedy uczysz się kochać Go dla Niego samego. A kiedy mówisz, ok, ja chcę przy Tobie być, chcę Cię kochać, nawet jeśli przez jakiś czas nic za to nie dostanę, to Cię zmienia. Kolejny punkt. Chciałbym pogodzić się z tym, że pewne pytania pozostają otwarte, bez odpowiedzi. Nie znam przyczyn mojego cierpienia. Autor psalmu 73 tak to ujmuje. Zawsze jednak pozostaję z Tobą, bo ująłeś mnie za prawą rękę. Ty prowadzisz mnie według swego mądrego planu i przyjmiesz mnie na koniec w chwale. To jest najtrudniejszy punkt i nie jest to mi automatycznie dane. Kiedy ogarniają mnie chwile frustracji, to pomaga mi modlitwa wraz z żoną, opłakiwanie mojego cierpienia przed Bogiem, a potem powiedzieć mu, że zgodnie ze słowami tego psalmu, że on jest i pozostanie moim Bogiem. A potem prosić go, bądź teraz moją motywacją, moją siłą, moim spokojem. I kilka razy mogłem już doświadczyć, że motywacja do zmierzenia się z codziennością znowu wraca. I to daje mi wolność do bycia wdzięcznym. Za wszystko, co było dobre w przeszłości oraz za to, co nadal jest dobre. Jeden przykład. Na rehabilitacji w Centrum Paraplegików był taki moment. Tam uczą, jak obchodzić się z wózkiem inwalidzkim, jak go maksymalnie wykorzystać. I była tam też młodzież na wózkach inwalidzkich. Obserwowałem kiedyś grupę nastolatków i widziałem, jak uczą się wszystkiego na wózku, jak się na nim ścigają, co wszystko potrafią. Potrafią rzeczy, których ja się już nie będę uczyć w moim wieku i z moim poziomem paraliżu. I wtedy pozazdrościłem tym nastolatkom. Nagle jednak nabrałem innej perspektywy. Nagle zdałem sobie sprawę, że ci nastolatkowie mają przed sobą jeszcze całe życie. I prawdopodobnie będzie to życie na wózku inwalidzkim. A ja natomiast przez 53 lata mogłem obejść się bez wózka inwalidzkiego. Byłem silny, mogłem robić wszystko, sport na rowerze uprawiać, założyć i wychowywać rodzinę i wiele innych rzeczy, o których ci nastolatkowie mogą nigdy nie wiedzieć. I zastanawiałem się, czy ja nie mogę być wdzięczny za te 53 zdrowe lata. I zdecydowałem się wtedy na to i to było dobre. Momenty wdzięczności wzmacniają odporność psychiczną. I ostatni punkt, nadzieja eschatologiczna.
Ja wierzę, że przyjdzie czas, kiedy cierpienia już nie będzie. Bóg to sprawi. Ale mówienie o nadziei eschatologicznej nie sprawia, że cierpienie staje się trywialne, blache. Ja nie mówię, najlepsze dopiero przede mną, więc nie muszę brać swojego cierpienia tak poważnie. Raczej tak, ponieważ moje cierpienie jest tak ciężkie i poważne, to tylko najlepsze, co Bóg może nam dać, może być naprawdę odpowiedzią na nie. I jestem przekonany, że to, co jest najlepsze od Boga, jest także prawdziwą odpowiedzią. I uważam, że taki światopogląd może naprawdę poradzić sobie z cierpieniem. Ponieważ to jest odprężające. Ja nie muszę oczekiwać od tego życia ostatecznego spełnienia. Nie muszę wyciskać z tego życia jak cytrynę, żeby znaleźć zadowolenie i spełnienie. W przeciwnym razie byłbym w żałosnej sytuacji po moim wypadku. I wydaje mi się, że na taki właśnie stres narażeni są ludzie pozbawieni nadziei eschatologicznej. Pragną, aby było w życiu coś więcej, zastanawiają się, że to już wszystko i uważam, że bez tej nadziei eschatologicznej byłby już rzeczywiście wszystko. A bilans czasami wygląda rozczarowująco. Ale dla tych, którzy kochają Boga, tak napisał apostoł Paweł, najlepszy jest jeszcze przed nimi. Przedstawiłem więc pewne wnioski, które sam wyciągam ze swojego doświadczenia cierpienia i z refleksji teologicznej odnośnie mojej relacji z Bogiem. Weź sobie to, co może ci pomóc oraz to, co stanowi dla ciebie wyzwanie, aby być w stanie robić kroki do przodu, a resztę zostaw. Dziękuję za Państwa uwagę i cierpliwość. Cierpliwość przecież ma do czynienia też z cierpieniem, prawda? Więc życzę Państwu wszystkiego najlepszego na nowy rok akademicki. Niech Wam ten Bóg, który zna głębokie cierpienie, błogosławi. Dziękuję.